Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Dzisiaj będzie rozpakowanie słuchawek TJ4 od firmy J. Są to dokonałówki z takiej nieco już wyższej półki cenowej niż prezentowane jakiś czas temu AJ's 4 Plus. Tam to były słuchawki jedne z tańszych od J's. Tutaj mamy troszeczkę wyższy model, troszeczkę bardziej zaawansowany. Dokładne ceny macie w opisie filmu, za chwilkę je rozpakujemy. Przyjrzymy się dokładnie, jak one się prezentują, a test będzie za kilka dni, myślę, tak więc zapraszam Was do oglądania. Ceny macie w opisie filmu. Zaczynamy. No dobrze, przed nami słuchawki TJ's 4, czyli już taka troszeczkę wyższa półka niż AJ's chociażby. Mamy tutaj wersję z mikrofonem pod systemy iOS, czyli iPod, iPhone, iPad. Mamy troszeczkę specyfikacji, chociażby pasmo dość poszerzone od 15 Hz do 25 kHz oraz 16 ohmów tutaj oporności. Wielkość przetworników to 10 mm, więc nie są jakieś mega wielkie, ale niewielkość tutaj świadczy o jakości dźwięku, ale jakość. Mamy też ten mikrofon wielozadaniowy. No i już sprawdzamy, co tutaj się kryje w opakowaniu. Jak zwykle opakowanie zabezpieczone przed włamaniem. Specjalna taka blokada. Mamy dokładną, obszerną instrukcję, jak to w każdych J'sach. Mamy też 5 rozmiarów tutaj tych silikonów. To jest właśnie tutaj, zobaczcie. Dobra, same słuchawki już widzę, wyglądają ciekawie. Mamy też jeden rozmiar już założony. I już wydobywam resztę. Jest też taka żabka, taki klips do przypięcia sobie gdzieś tego przewodu oraz same słuchawki. Tym razem mamy okrągły przewód, taki standardowy, nie płaski przewód, jak to było w poprzednich wersjach, chociażby w AJ'sach, jak dobrze pamiętam. Rozwijamy sobie, gumowa izolacja, ale to wszystko robi wrażenie naprawdę solidnej rzeczy. No i to nam tutaj się, moi drodzy, rozgałęzia. Rozgałęzia nam się na taki krótki zestaw z czteropinowym mini jackiem, czyli wtedy działa nam jak najbardziej ten mikrofon z trzema przyciskami i ten środkowy jest bardziej wypukły, te są bardziej płaskie, więc się od razu połapiemy, co jest co. I on w pełni działa z iOS-em, czy zadziała z moim rejestratorem cyfrowym. Właściwie nie wiem, zobaczymy w testach. No i same obudowy przetworników mają dość ciekawy, dość nietypowy kształt, oznaczenie right left. Mamy tutaj coś, co wygląda jak metal, ale to jest chyba plastik, bo jest ciepłe, czyli taka po prostu ozdoba. No i tak to wygląda, jak to się sprawdzi w praktyce, zobaczymy, czy będą wygodne. W każdym razie są lekkie, naprawdę, ponieważ obudowy są plastikowe i mamy taki przedłużacz. Taki przedłużacz, który też tam czteropinowego jacka na końcu daje, czyli to samo co tutaj. Więc podstawa to jest 60 cm, a przedłużenie to 70, czy już nam daje tam około 1,30 m łącznie, to już jest dużo. Natomiast ta 60, nie wiem, czy to by komukolwiek wystarczyło do na przykład podłączenia do telefonu, który mamy w kieszeni, na pewno nie. To by było za mało, więc nie wiem, dlaczego takie rozwiązanie, no ale tak to już zostało tutaj rozwiązane. No więc okej, widzieliśmy wstępnie, jak to wygląda, ja się biorę za testy i niedługo dam Wam znać, co te słuchawki warte około 300 zł potrafią, czy są warte tej ceny. No cóż, przekonamy się w teście. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego filmu. Dokładne, aktualne ceny macie w opisie filmu. Pozdrawiam Was, cześć!